Tworzymy jeden z najnowocześniejszych przemysłów rolno-spożywczych w całej Unii Europejskiej. Nasze członkostwo w Unii Europejskiej wykorzystaliśmy w ogromny sposób, przede wszystkim poprzez inwestycje choćby w system produkcyjny poszczególnych właśnie, czy też owoców, czy też warzyw. Wiesz, nasze warzywa doskonale odnajdują się na półkach sklepowych, nie tylko w naszym kraju, ale również w Unii Europejskiej, czy w krajach trzecich. Poszukujemy, tak jak wspomniałem wcześniej, cały czas nowych rynków właśnie dla tych owoców i dla tych warzyw. I tutaj nie mamy większego problemu. Oczywiście pozostaje tylko i wyłącznie kwestia ceny i w jaki sposób konsumenci z innych krajów chcą te kwestie rozwiązywać. Między innymi współpraca choćby z takim rynkiem jak Egipt i wymiana finansowa to też jest jeden z takich dylematów, który w tej chwili jest bardzo istotnie negocjowany ze względu na bariery, które nałożył na właśnie na tą kwestię ich Narodowy Bank Centralny. Więc musimy poszukiwać właśnie takich rozwiązań, które pozwolą właśnie producentom na pozyskiwanie nowych rynków. Oczywiście jesteśmy ogromnym potentatem liczącym się, jeżeli chodzi o produkcję choćby jabłka. Jesteśmy wręcz potentatem światowym. Jeżeli chodzi o warzywa, jesteśmy liderami w całej Unii Europejskiej, ale w bardzo wielu gatunkach rok do roku nie jest równy, ale również i ceny za poszczególne surowce wytwarzane w tych gospodarstwach też nie są równe. Dlatego podejmowane są działania między innymi przez rząd choćby w pozyskiwaniu nowych rynków i nie tych właśnie koniecznie w Unii Europejskiej, ale również w krajach trzecich, czyli poza Unią Europejską, ale z drugiej strony również musimy budować ten sektor w naszym kraju, czyli budować przede wszystkim przetwórstwo albo bardziej odbudowywać je choćby w ramach Skarbu Państwa. Stąd między innymi realizacja takiego dużego projektu jak Krajowa Grupa Spożywcza, która w tej chwili zajmuje się choćby przetwórstwem zboża czy cukru, ale nie ukrywam, że naszą ambicją jest również dojście do takiego momentu, żeby zajmować się przetwarzaniem, wytwarzaniem produktów właśnie z owoców miękkich czy z owoców twardych. I chcemy to zrobić w ciągu kilku najbliższych miesięcy.